Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Silence of the Sleep. Wydaje mi się, że zapomniałam dotrzeć do jednego pokoju. Mianowicie do pokoju na kolejnym korytarzu za tymi drzwiami. Spokojnie, powolutku podejdziemy. Słyszałam, że potwór poszedł w drugą stronę, więc ja się mogę tutaj pobawić z kluczem. Dobra, wraca się. Poczekamy sobie. Szlak. Wejdzie i mnie tu zje, prawda? Cholera. O, dało mi się otworzyć drzwi i wlazłam do wyjątkowo... wyjątkowo przerażającej łazienki. Tu mogę się chować. Okej. To dobrze. Co to jest? To jest wanna pełna krwi. Pachnie okropnie. Szukać w środku. Tak. Okej, mamy ruszać... za pomocą myszy ręką i próbować coś złapać. Chyba nic nie mam. Prawda? Chyba muszę po prostu szukać. Takie idiotyczne. Wow! Znalazłam koło zębate. Okej. Dobrze wiedzieć. Nie mogę podsłuchiwać pod tymi drzwiami. Ajej. Chowamy się tutaj i zobaczymy, w którą stronę będzie szedł potwór. Tam, gdzie ja chciałam iść. No dobra. No w sumie planowałam jeszcze zapisać grę, skoro już znalazłam to koło zębate. Najbardziej mnie chyba przeraża właśnie ten moment, kiedy on sobie mlaska blisko i przestaje. Tak do końca nie wiadomo w sumie, co robi. O, i potem znowu zaczyna mlaskać blisko. Mlaskać. No, w sumie on mlaszcze. Dobrze, moi drodzy. Będę szła teraz na górę, żeby spróbować użyć tego kółka zębatego może na tej podstawce pod kryształ. Może to właśnie o to chodzi. Chyba mogę tutaj włożyć koło zębate. Tak. O! Zaświećmy w dół, w dziurę. Okej.
bo tam powstała dziura w tym pomieszczeniu. I schowamy się przed potworem, poczekamy, aż on zejdzie na dół. Znaczy, wejdzie tutaj i zejdzie na dół. Ech. Jak ty wyglądasz? Ty wyglądasz jak makaron z głowami lalek i... Kosel ty tam masz? Co ty tam masz? Coś ciekawego tam masz. Dobrze. Idźmy tędy. Chyba mam wrażenie, że go wyprzedziłam. No, tak coś mi się wydaje. Chociaż słyszę laski. Może nie. Dobrze, zajrzymy tu. Tak. Światło wywierca dziurę w ścianie. O! Okej. Zapalmy sobie światełko. O, fortepian. Dzień dobry panu. Co to jest za miejsce do cholery? Czekałem na pana. Nudziłem się tutaj już sam. Przepraszam. Nie jestem zbyt dobrym muzykiem. Nie było pana zbyt długo. Ja... Czy jestem za coś karany? Mówiłem panu. Pańska droga jest wypełniona terrorem. Kara to ostre słowo, proszę pana. Wolałbym go nie używać. To jest pana podróż... Poprzez uświadamianie sobie. Nie rozumiem. Nie jestem w stanie tego pojąć. To wszystko ma ze sobą jakiś związek. Nie może pan przebywać tej podróży samotnie. Proszę mi pomóc. Jak? Proszę pozwolić sobie pomóc. Jak? Musi pan mi zaufać. Przecież jestem pana jedynym przyjacielem. Ten dom jest zapieczętowany stratą. Żeby podróżować dalej, musi pan zagrać nutę, żeby złamać tą pieczęć. Nie jest ona panu nieznana. Nawet mógłbym nazwać tę nutę pańską esencją. Proszę ją zdefiniować i wypełni pana. Ale jak można słuchać tej mojej gadki? Proszę wziąć ten papier. To jest chyba sekret, którego pan potrzebuje. Do zobaczenia następnym razem. Chwila. Już poszedł. Ha. Tak, w jednym z pokojów był list. I mamy... Mamy też kolejność cyfr. Możesz grać. Nie, nie znasz melodii jeszcze. Nie znasz jeszcze melodii, mój drogi. Ale kolejność nut znamy. Podejrzewam, że jest to liczba zapisana na lustrze. Natomiast musimy zajrzeć... Musimy zajrzeć do pokoju, w którym był list.
Który to był pokój? Cholera. Teraz będę miała z tym problem. Dobrze, sprawdzajmy po kolei systematycznie. Czy to było tu? Nie, to była tylko kryjówka. Mam rację. Tu jest list. On coś przede mną ukrywa, wiem to. Jest taki cichy. Może gdybym z nim porozmawiała... To wszystko. Czym laskuś tam jest? Chyba go nie ma. Chyba mogę wyjść. Okej. Przejdźmy tutaj. I spróbujmy zajrzeć tu. Nie, nie wydaje mi się, żeby to o to chodziło. Nie to. Chciałam coś porównać. Ta. Chyba jestem głupia. Mam wrażenie, że... wygląd klucza i tych miast i odbić ma jakiś związek. No nieważne, zrobiłam to, że tak powiem, metodą na głupiego. Dobrze. To tu będzie? Nie wydaje mi się, żeby to tu miał być ten list. Tu znaleźliśmy klucz. Chyba na górze. Czy on wszedł tutaj do tego pokoju? Jeny. Okej, ale mnie nie widział, więc nie muszę panować nad oddechem. Dobrze. Dziecka. Dobra. O, idzie niunia. Idzie. Nasze spaghetti. Może jakbym zaczęła nosić durszlak, to przestałby się ze mną ganiać. W sumie. To chyba ten moment, kiedy on przestaje maskować, to jest chyba moment, w którym on wchodzi do danego pokoju. Okej. Okay. Nie. Nie widziałeś mnie. To dobrze. To jest zamknięte. Niedobrze. Okej, okay, udało mi się otworzyć drzwi. Nie ma tu nic ciekawego. To pudełko. Okej, okay, a użyjmy tego. Dobrze, ja sobie zapiszę, co my tu mamy. Mam nadzieję, że zdążę. Okej. Okay. Schowamy się, bo tutaj chyba wchodził potworek. O. Tak rozkminiam te nuty i się zastanawiam, jak ta melodia będzie brzmiała. Zobaczymy.
Chyba tu nie wszedł. W każdym razie. Czy ja mogę zerknąć na to jeszcze raz? Okej. Okay. A nie, mam to w inwentarzu. To dobrze. Wolę jednak mieć to przed oczami. Dobra. Powinno mi się udać przynajmniej schować się w jakimś pokoju. Jezu! Biegiem, biegiem. Najgorsza kryjówka, jaka może być, ale najbliższa. Chyba jednak za mną nie idzie. Okej. Okay. Udało mi się przejść bardzo ładnie. Tym razem ginęłam dużo mniej razy. Zapiszę jeszcze raz grę. Zejdę sobie na dół. I zagram piosenkę. Wyłącz tą latarkę. Nie? W sumie tu mamy jeszcze... Jeszcze jedynka powinna tam być. Okej. Okay. Czyli... Tak, jedynka. Ładna melodia, ale przeraża mnie to, jak otoczenie się zmienia. Chyba udało nam się skończyć drugi rozdział. Długo nam on zajął, przez to, że trochę lamiłam z potworkiem. Czeka nas teraz rozdział trzeci. Nie pamiętam, ile ta gra ma rozdziałów, prawdę mówiąc. A to się przekonamy. Oczywiście planuję ją skończyć, ma niesamowity klimat i jestem ciekawa tego, co dalej czeka Jacoba. Oprawa muzyczna w tej grze. Magiczna. Znamy ten obraz. Nie wiem, co to było. Było przerażające. Co widzisz, Jacobie? Widzę moją podróż. Ból. I kobietę. Rozdział trzeci. Lekarstwo. Środek zaradczy brzmi źle. Lekarstwo. Dziękuję, Jacobie. Chyba na dzisiaj skończymy. Przybyłeś taki niepewny. Robi się późno. Powinien iść do łóżka.
oprowadzę cię. Pierwszą rzeczą, którą zrobię rano, to oprowadzenie cię. Czyli ty nie dość, że czułeś się u psychologa, to jeszcze psychoterapeuty. To jeszcze byłeś w szpitalu? Czy w jakimś ośrodku? Uroczy, pan makaron. Czujkowie, czas wstać. To są wspomnienia? Gdzie do cholery jasnej teraz jestem? Ha? Ja moje latarki. Dzień pierwszy. Miejsce we mgle. Niedobrze. Śmieci. Nie potrzebuję nic z tego. Dzień dobry, Jake'owie. Jak spałeś? Dzień dobry. A, znam cię z motelu. O, obgadajmy te rzeczy później, Jake'owie. Teraz chodź za mną, a ja cię oprowadzę. A, tak, twój pokój ma numer 6. Mamy 9 pacjentów. Mamy tutaj 9 pokoi dla pacjentów w Moonpix Care. Pośrodku Moonpix. Coś z tym księżycem? Moonlight? Moonpix? Możesz znaleźć większość z tych pokojów w korytarzu. Możesz się poruszać tutaj swobodnie, ale pamiętaj o dobrych manierach, Jacobie. Chodźmy dalej. Tutaj jest główny oddział naszej opieki. Większość drugiego piętra jest ułożona na planie kwadratu, więc poruszenie się po tym miejscu jest proste. Ale oprowadzę cię, Jacobie, chodź. Tutaj możesz wejść do naszego pokoju rozrywki. Tutaj ludzie zazwyczaj zbierają się razem dla rekreacji. Kiedy skończymy naszą wycieczkę, koniecznie sprawdź to miejsce. To jest nasz kominek. Nic nie jest tak relaksujące jak odgłos płonącego ognia i trzaskających płomieni. Hej, doktorze! Dzień dobry, Marku. Jak się dzisiaj masz? Dość dobrze, dziękuję, doktorze. A tak co to jest? Mamy nowego pacjenta? Tak, Marku, to jest Jacob. Dzień dobry. Wy... Dzień dobry w psychiatry... Witamy cię w psychiatryku, Jacobie. Kropki. Jacob dotarł tutaj wczoraj późno wieczorem. Dasz mu trochę odetchnąć, Mark? Tak, oczywiście, przepraszam, doktorze. W porządku, Mark. Mam nadzieję, mam wrażenie, że się dogadacie. Ale teraz, na czym skończyliśmy? A, można zapisać grę. Stąd możesz przejść do pokoju rozrywki i terapii sztuką. Niech będzie. Trzymamy pokój terapii sztuką zamknięty, żeby kiedy go nie używamy. Będziesz miał okazję go zobaczyć w pewnym momencie. To naprawdę ujmujące miejsce. Na samym końcu znajdziesz windę, która zabierze cię na pierwsze piętro. Jest to mniejsze miejsce niż tam, gdzie są pokoje mieszkalne. Ale... idziemy tam, żeby zjeść na przykład. Nie idźmy tam teraz, ale chodźmy tutaj. Chodź, Jacobie. Do łazienki? Po co do łazienki? Chwila. Chodź, Jacobie. Nie krąż jak na razie. Tutaj znajdziesz łazienki. Mamy też dwie łazienki na dole.
Nic więcej, do zobaczenia tutaj. Chodźmy dalej. Chciałam zapisać grę w sumie. No, przynajmniej czeka was dłuższy odcinek. Zakończę pewnie po zwiedzaniu. Tutaj mamy resztę pokojów, pokoi dla pacjentów. A to jest moje biuro. Zawsze zamykam drzwi, kiedy mnie nie ma. Ale kiedy będziesz widział mnie przez okno i nie będę wyglądała zbyt zajętego, możesz wejść i ze mną porozmawiać. Dobrze. Wróćmy do twojego pokoju. W tę stronę, Jacobie. Przepraszam, Jacobie. Jestem teraz potwornie zajęty i to było dość krótkie odprowadzanie. Ale... Nie bój się rozejrzeć sam po okolicy i pogadaj ze wszystkimi ludźmi. Jest czas śniadania, więc powinieneś udać się na dół. Kiedy zapoznasz się z miejscem i z ludźmi, przyjdź do mnie porozmawiać i zaczniemy twoją pierwszą terapię hipnozą. Okej, dzięki, Jacobie. Do zobaczenia potem. Dziękuję, panie... A, przepraszam. Clifford Russell. Do usług. Dziękuję, Cliffordzie. Okej, moi drodzy, ja się wrócę na górę do zapisu gry i... cóż... Chyba tędy, tak? Jest zamknięte, to nie tędy. Tędy? Tak. Zapiszę grę i będę kończyć, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak widzę, znów mamy taki spokojniejszy przerywnik. Pewnie kolejny odcinek zacznę od rozmowy z Markiem. W każdym razie. Dzięki serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!